Teoria gier w praktyce zbrodni. Zaginięcie Iwony Wieczorek w świetle teorii gier, część trzecia, początek i koniec, czyli Park Regana lub bliski znajomy i Game Over. Na początku, gdy zaginęła 19-latka, był lipiec 2010 roku, najbardziej prawdopodobne wydawało się, że stała się przypadkową ofiarą. Ktoś musiał jej zrobić krzywdę w Parku Regana właśnie i tam gdzieś ukryć ciało. Po pierwszych przeszukaniach policji wciąż wydawało się, że to hipoteza najbardziej prawdopodobna, przypadkowa ofiara grasującego zwyrodnialca. Jednak potem były kolejne i kolejne przeszukania. Tajemnicze zaginięcie młodej kobiety na krótkim odcinku czasu i drogi stawało się sprawą coraz bardziej tajemniczą i medialną. Właściwie medialna to sprawa była od początku, ale nie traciła i nadal nie traci na zainteresowaniu. I to bardzo dobrze dla sprawy. Policja wykorzystywała psy, dostępny sprzęt, coraz bardziej zaawansowane możliwości i nic. Dziewczyny nie znaleziono. Można się teraz zastanowić, spojrzeć na tę sprawę znowu w świetle, a jakże, teorii gier. Ale z perspektywy policji właśnie. W grze o sumie zerowej, w której jeśli jedna strona wygrywa, to druga przegrywa, albo odwrotnie, druga wygrywa, to pierwsza przegrywa, czyli w takiej sytuacji grze zero-jedynkowej, przestępcy czy przestępców z policją, najbardziej skuteczna strategia, jaką oferuje teoria gier, to jest strategia zwana minimaksem. To znaczy minimalizowania maksymalnie możliwych strat w maksymalnie złym, najgorszym rozwiązaniu. Według teorii gier, w grze o sumie zerowej właśnie, tylko w takiej grze właściwie, gdzie nie ma możliwości wygranej obu stron, najlepsza, najskuteczniejsza jest właśnie strategia minimaksu, czyli zakładania najgorszego rozwiązania, przygotowywania się na najgorsze i odpowiedniego minimalizowania przewidywanych strat w związku z tym najgorszym przewidywanym rozwiązaniem. Otóż w sytuacji zaginięcia Iwony wydaje się, że najgorsza sytuacja z punktu widzenia policji to mamy trzy rozwiązania, które można uznać za najgorsze. Po pierwsze, sytuacja taka, najgorsza właśnie. Z uwagi na jej pełną przypadkowość i ofiary, i sprawcy, i miejsca, a przynajmniej ofiary i sprawcy, i przez to bardzo trudne zadanie do realizacji. Albo po drugie, sytuacja najgorsza z uwagi na wizerunek policji, prestiż służby. Albo po trzecie, najgorsza, bo po prostu najtrudniejsza i najbardziej niebezpieczna. Jakie sytuacje wpisują się zatem w te najgorsze, w tak rozumiane najgorsze? Mogą być, wyłaniają się, jak to w teorii gier, jakby same trzy takie sytuacje. Pierwsza najgorsza i z uwagi na jej przypadkowość i trudność z tego wynikającą, ale także jednocześnie najgorsza ze względu na możliwą kompromitację policji, to jest taka sytuacja, że ciało jednak znajduje się w Parku Regana, właśnie mimo, że policja zaangażowała cały swój profesjonalizm, który okazał się niewystarczający. Gdyby tak było, to oczywiście byłaby to porażka policji, która zapewniała, że profesjonalnie i kilkakrotnie przeszukała Park Regana. To by oczywiście podważało wiarygodność policji także w różnych innych sprawach, w których dokonywano przeszukań na dużą skalę. Gdyby tak miało być, to na co też wskazywali internauci w komentarzach pod pozostałymi dwoma filmami o zaginięciu Iwony. Dziękuję za te komentarze. No więc proponuję między innymi, jak rozumiem, ponownie przeszukać pozostałości zbudowanego w 1912 roku schronu bocznego punktu kierowania ogniem baterii wiejskiej. Ta budowla jest zlokalizowana kilkanaście kroków od ulicy Jantarowej, którą musiała iść Iwona. To taka, jak wynika z rysunku, piętrowa konstrukcja, piętrowa budowla. Może trzeba by biegłego powołać do zbadania tej budowli. Ciekawe, jak policja to zbadała. Choć pytanie, wątpliwość, jak sprawca potrafiłby tam dowlec, mimo że to jest kilkanaście kroków, ale jednak dowlec Iwonę bez świadków takiej przemocy. A może byli takowi, ale wtedy nic nie zrobili. Udawali, że nic nie widzą, nic nie słyszą. A później zadziałał dylemat wolontariusza, o którym mówiliśmy w pierwszym filmie.
Tak zwany wolontariusz chce, żeby sprawa wyszła na jaw, ale ma dylemat taki oto, że jednocześnie nie chce ponosić żadnych ewentualnych kosztów wyjawienia tego, co widział. Druga najgorsza sytuacja, bo też kompromituje policję, to sytuacja taka, że sprawca jest słusznie typowany. To ten, o którym, że tak powiem, wszyscy mówią, co wynika chociażby z waszych wielu wnikliwych komentarzy, za które jak zwykle bardzo dziękuję. Czyli sytuacja jest taka, że Sopot, cała dzielnica, Przymorze, Trójmiasto wie, a policja nie, albo nie potrafi zebrać dowodów. Co gdyby nie to, że sprawa to tragedia, to można by przywołać sceny z komedii kryminalnych, ale nie zrobią tego. Tak więc w Trójmieście to bardzo prawdopodobne, że wiadomo, że to osoba swego czasu, czy w ogóle bliska zaginionej, której z kolei musiała pomóc w ukryciu ciała osoba silnie powiązana z nią, na przykład rodzinnie, więzami krwi. Czyli sytuacja w pełni wpisuje się w pierwszą, najbardziej prawdopodobną hipotezę przedstawioną w pierwszym moim filmie o zaginięciu Iwony. Ponadto tę osobę, tego bliskiego Iwonie mężczyznę, zlokalizował ówczesny analityk policyjny, że musiał tej nocy nad ranem znajdować się w parku Regana czy w jego okolicach, mimo że przesłuchiwany zeznawał co innego. Choć i tu oczywiście są wątpliwości i niedowierzania, czy jeżeli to był sprawca, to był sam, bo jeżeli nie, to już tak prosto nie wpisuje się w to rozwiązanie gry. Pozostawmy to policji. Ale to też byłaby niezmierna porażka policji, że w dzielnicy, w Gdańsku, w Trójmieście, ba w całej Polsce, bo w internecie na różnych forach i kanałach wszyscy wiedzą, kto jest sprawcą, a policja ze sprzętem, uzbrojona w środki przymusu i prawo, nie potrafi sprawy właściwie przeprowadzić i udowodnić sprawcy przestępstwa, wynegocjować wskazanie miejsca ukrycia ciała. Porażka byłaby, czy będzie, tym większa, im bliżej do przedawnienia sprawy. Póki co jest to jeszcze 15 lat. To oczywiście tylko dwie hipotezy rozwiązania gry wskazane przez jedną teorię, teorię gier właśnie, a ściślej najlepszą strategię w ramach gry o sumie zerowej, czyli mini-max. W tym pierwsza hipoteza i zarazem rozwiązanie gry Park Regana wynika właśnie ze strategii mini-max, a druga hipoteza i rozwiązanie gry osoba swego czasu bliska Iwonie, której pomogła osoba jej, tej osobie bliska, co wynika z braku dylematu więźnia i też, jak w pierwszym rozwiązaniu, z przyjęcia strategii minimax. Ale uwaga, jeśli uda się oba rozwiązania wykluczyć, a może one są jednak wykluczone przez policję na 100%, życzę tego. Więc jeżeli te rozwiązania gry zostaną, czy zostały w pełni wykluczone, tu miałem pewną wątpliwość, czy należy uznać trzecie rozwiązanie za równoważne, w sensie równie najgorsze, choć z innych powodów jako takie, najgorsze, bo trudne i niebezpieczne. Jednak skłaniam się raczej do wniosku, że dla policji najgorsze, czyli gorsze od trudnego i niebezpiecznego, więc najgorsze możliwe rozwiązanie to raczej sytuacja kompromitacji albo trudności wynikającej z przypadkowości, niż po prostu z trudnych i niebezpiecznych zadań. Więc to uważam jest drugie najgorsze, czyli po wykluczeniu, a przynajmniej gruntownym zbadaniu dwóch już wskazanych najgorszych rozwiązań, a więc parku Regana i osoby bliskiej dziewczynie. No więc po tych dwóch najgorszych rozwiązaniach wynikających ze strategii Minimax, to zostaje jeszcze jedno, przedstawione szczegółowo i w punktach, w kilku wariantach, w drugim filmie. Zorganizowana grupa przestępcza. Mała Sycylia, w tym małe Palermo, odpowiada za zniknięcie dziewczyny. Choć oczywiście to nie dowody, a teoria, ale moim zdaniem nie ma innych logicznych rozwiązań sprawy, poza tymi, reasumując, trzema. Czyli wszystko kręci się, jak ten monitoring, wokół tych trzech tropów, wynikających ze strategii Minimax, czyli Park Regana lub bliski Iwony lub Mała Sycylia, w tym Małe Palermo. Czyli Park Regana lub bliski znajomy lub Mała Sycylia, w tym Małe Palermo. Natomiast, aby wskazać najbardziej prawdopodobne z tych trzech, trzeba powiedzieć, że przynajmniej dwie z trzech rozważanych strategii, gdy szukamy schematów, a nie anomalii, mają część wspólną. Słowem, najmocniejsze rozwiązanie gry, czyli w świetle teorii gier najbardziej prawdopodobne.
Otóż i brak dylematu więźnia, i iterowy dylemat więźnia, i strategia mini-max skupiają uwagę, wskazują unanimivoto, jednogłośnie, jako najbardziej prawdopodobne wśród trzech omawianych dziś rozwiązań, następujące rozwiązanie gry. Bliski znajomy Iwony, któremu pomagał ktoś mu bliski, ale uwaga, powiązany ze zorganizowaną grupą przestępczą, co musiało zapewnić skuteczne ukrycie ciała. To jest moim zdaniem rozwiązanie gry w świetle teorii gier.